stoliku siódmym się zatkała. To jest katastrofa? To jest najlepszy stolik, bo najdalej od łazienki. Dobrze, proszę pani, w porządku. Żaden problem nie jest błahy dla bohaterki. Czy te supermoce zatkały ci uszy? On już to załatwia. Muszę poruszyć te frytki, żeby wypadły. Słuchaj, może idź lepiej zastraszać szkolnych woźnych. Odsuń się, Łosiu. Pogorszyłaś sprawę. Muszę odetkać tubę od tyłu. Zaraz się odetka. Coś ty narobił! Zaraz wszystko wyleci. I proszę. Wszystko dobrze? Chodźcie bliżej! Bliżej! Nienawidzę grzmotomocnych! Powodu, proszę cię! Daj spokój! Nie zapłacił pan! Złodziej zwiał! Pomóżcie! Znów bąk, pani Łąk? Przepraszam, wiem. Pani mówi, co się stało. Ten gość uciekł bez płacenia za dolewkę napoju! Za dolewkę? Nie jest gratis? Jedyne, co jest gratis w Plaskburgerze, to obelgi, kozo! No może się ruszycie? No dobrze, pomożemy. Szybko, Max. Phoebe, co ty wyprawiasz? To, co każe kodeks Herosa. Kiedy słyszysz nieludzki wrzask, interweniować masz. O, a myślałam, że nie bądź nerdem! I naprawdę chcesz, żeby nasz film był o tym, jak łapiemy złodzieja Coli? Co ty sobie wyobrażasz? Kradniesz najtańszą podróbę azjatyckiego bełtu z jabłek? To mnie złapcie! Złapię, ale najpierw pokazówka! Co ona wywija? Próbuję dodać filmowi nieco smaczku. To ostatnia kropla, złodziejaszku! Dziękuję, grzmota bliźnięta! Au, 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 au! Nie dziękuj nam! Dziękuj mnie! No i czy to nie jest hała? Tak, bo to powinien być musical ze mną w roli głównej. Hej, stój, oddawaj to, winien jesteś kaskę. Nie dostaniesz gratis nic, za to dam ci w czaszkę. Zapłacić to masz i zbędne marudzenie. A jeśli tak chcesz, otrzymasz ostrzeżenie. Otrzymasz ostrzeżenie, bo jesteś złodziejaszem. Nie no, racja, ta akcja nie jest warta mojego supergłosu. Pytam, gdy mówiliście, że mi pomożecie, to miało być dzisiaj? Po zastanowieniu, droga pani, uznaliśmy, że pani nie pomożemy. Tak. Doprawdy? A ja uznałam, że zabieram twój napój w zamian za tamten ukradziony. Zabrała twój napój. Zobacz, już siedzą sobie razem. Co teraz? Teraz wzywamy doktor Miłość. Dryn, dryn! Co? Muszę odebrać. Tak, mówi Phoebe, doktor Miłość. To nie jest zabawne. Oj, popatrz, są idealni dla siebie. Musimy stworzyć dobry nastrój, żeby to zauważyli. O, krok pierwszy, kwiaty. Ktoś wam zamówił do stolika zestaw plask romantyczny. Pewnie Max to zamówił. To jest taki romantyk, nie sądzisz? Ja myślę tylko o Phoebe. Zapomniałaś, że on ma alergię na wszystko. Jak widać. Dryń, dryń. Halo, mówi doktor lepszy od Phoebe. Jestem gotów do operacji. Nie zabolało? Strasznie. Świeże małże? Świeże kiedy? Zadajesz zbyt wiele pytań. O, dobrze, gołąbeczka leci z powrotem do gniazda. Po
Policja mówi, że minęło dopiero 20 minut, więc jest za wcześnie, żeby zgłosić zaginięcie Maxa. Okej, schakowałem rury i dostanę romantyczną, serduszkową pizzę. Zamówiłeś tę pizzę, która wygląda jak zad? Nie, ja nie zamawiałem żadnych takich głupot. Mam dość wyczekiwania tu na Phoebe. Lecę z powrotem do jej domu. Ja idę po mojego posokowca Watsona. Wytropi Maxa. Zawsze wytropi. Max, wychodzą, no zrób coś! Nie wyjdą, jeśli nie znajdą drzwi. Max, włączaj te światła! Śmietnikowe morze! Znaczy... oceaniczne! Phoebe, spójrz! Złapałeś mnie! No tak! A ty nie krzyknęłaś, że mam spocone ręce? Lubię mokre ręce. Fajnie, że pachniesz kremem na pryszcze. Hej! Mam bilety do kina dla mnie i Maxa. Chcesz iść zamiast niego? Tak! Tyle przesiedziałem w szafce Phoebe, że chętnie pójdę dokądkolwiek. I chyba idą na randkę. Tak? To był mój plan. Mokre ręce to nie był twój plan. Wypalił! A nie, mówiłam. Nie pokazują nas palcem i nie rżą. No, on pokazuje, ale ma złamany palec. O, babcia idzie. Smutek. Albo skołowanie. A gdzie macie sweterki? Normalnie nie uwierzysz. Bandziorka ukradła nam je tak po prostu. O. Chcieliśmy ją gonić, ale zwiała. Tak było? Goniliśmy ją? Oczywiście. Ale bandziorka uciekła. Bardzo, bardzo daleko. No, daleko nie uciekła, jest tutaj. Hej, babo, te swetry są własnością moich wnucząt. Ty, pańciu, mówisz do mnie? Mylę się? Czy pani Wong wygląda fantastycznie w tym swetrze? No przecież mówię, nie zabrałam swetrów pani śmierdzącym wnuczętom. One nie śmierdzą. Tak, brałem prysznic tydzień temu. O! Babciu, pójdziemy gdzie indziej coś zjeść. Moja wnusia ma rację. Nie ma sensu tracić tu czasu z taką osobą. Ha! Czyli dzisiejsze danie dnia to kurczak a la grzmotomocji! I klops. Co pani powiedziała? Powiedziała, że jesteś tchórzliwy kurczak. Oj, ma to słowami, które pani zrozumie. Dość tego. Musi pani nauczyć się grzeczności. Witajcie w Plaskburgerze, dzióbki! Powiedziała do nas dzióbki? Dobrze, kochani, pani Wong chce wam coś powiedzieć. Nie pamiętam, jak ukradłam wam swetry, ale proszę, przyjmijcie moje przeprosiny. O. Wy słodziutkie mordusie. I co się mówi? Dziękuję. A w ramach moich przeprosin dzisiaj jecie za darmo. Więcej! Gratis lunch dla każdego! Ale... Jedzonko, lecę powiedzieć tacie. Fajnie, że Łąk jest miła, ale to chyba źle, że rozdaje ludziom tyle żarcia. Tak, ale gorzej, że daje komuś kasę fiskalną. Nie mam żadnych pudełek, więc włożyłam jedzonko tutaj. Pamiętaj, nie jemy pieniążków. Jeśli pani Wong będzie tak dalej robić, to straci restaurację i to bardzo szybko. Moje gratulacje, Jamie, właścicielko Plaskburgera. Kiepsko jest. Trzeba zrobić to, co należało od początku. Trudno, musiałam pójść obok. Pani Wong dała obcym wszystkie toalety. Babciu... musimy ci coś powiedzieć. Pani Wong nie ukradła nam swetrów. Wyrzuciliśmy je, bo było nam głupio je nosić. O, naprawdę. A paw nie oznacza spoko, to znaczy paw. Dlaczego ja posłuchałam Magdy? No cóż, jej super siła to przekonywanie innych, że robi ładne swetry. Przepraszamy, że sprawiliśmy ci przykrość, babciu. Wybaczysz nam? O, oczywiście, że tak. Nie mogę się złościć na moje wnuczęta, choćby nie wiem, jak śmierdziały. Babcia mówi o tobie. Szkoda, że muszę sprawić, że pani Wong będzie niemiła. Może niech sobie będzie jeszcze miła przez parę minut. Chyba ci zimno. Oddam ci koszulkę z własnych pleców. Działaj szybko, babciu! Dzień dobry, pani. Poproszę 50 darmowych cheeseburgerów.
A może 50 darmowych kopniaków? Wynocha! Sio! Sio! Wynocha! Mieszkańcy Skrytowic, lubicie się śmiać? Kto nie lubi? Ja nie lubię. Ale jeśli lubicie, zapraszam was na plaskobotnią noc śmiechu. Po co mamy tam iść, skoro mamy kabaret na miejscu w naszym domu? Każdy artysta dostanie burgery gratis do stolika. Dzieci, wystąpicie. Barb, dawaj siniak burgerak. Czemu my tu ciągle przychodzimy? Na żywo ze Skrytowic! Plaskobotnia noc! Oto kto jest kim, ale nieważny. Ja tu rządzę, pani Wong. A zanim zaczniemy, czy jest tu ktoś spoza miasteczka? Nie jesteś lepszy od nas, opuść tę łapę. Z czego tak rżysz, pieluchowcu? To wygląda jak pielucha. Więc tak, nasz pierwszy dzisiejszy wykonawca to jakiś kabaretowy duch. Jestem mimem. Mimy nie mówią, głąbie. Nasz numer jest dużo lepszy. A teraz... te grzmota czorty, Billy i Nora. Niech no zgadnę, tatulo wam kazał wystąpić, żeby się najeść za darmo. Nie odpowiadajcie. Na scenę, bracie. Jak się macie, kochani skrytowiczanie? Hej, Billy, jak się nazywa cytryna z netu? Cóż, czas się skończył, byliście przemili, pa! Wow, cóż, chyba muszę pełnić obowiązki. No, rodzina szczurów wchodzi do Plask Burger. Nie żartuję, to szczera prawda. Ale tłum. Nie znajdziemy stolika. O, one wychodzą. Panny, nie wychodźcie, deser właśnie się pojawił. Ja jestem deserem. Zjeżdżaj, luzer. Zabawne, bo wtopiłeś. O, proszę, dwoje ulubionych gości. O co chodzi, Wong? Bloger piszący o jedzeniu tam siedzi. Mam za mało ludzi. Jeśli źle go obsłużę, napiszę złą recenzję. Będę skończona. Szkoda, nie pomożemy, bo mamy taki rozkaz. Od kogo? Od lekarzy. Jesteśmy chorzy i proszę się nie zbliżać. Już nigdy. Po tym wszystkim, czego wam nie zrobiłam. Co jest dobre w tej restauracji? Nic! No to mamy plask w plask burgerze. Nie, wróć pan! Już zmęczone? Chodzicie mi po głowie cały dzień. Zjeżdżaj, luzer. Mówiłam, że mój sen... Nie pomożemy pani w dostaniu dobrej recenzji. Skąd ty to... My wiemy wszystko. Co jest dobre w tej restauracji? Nic! Nacieszmy się tą katastrofą, a jak się obudzę? Będzie już jutro. Nie, wróć! Siemanko, Plask Burgerze! Kto ma fazę na potańcówkę? Ja nie mam. No dawać, ludziska, plasy, tańczymy! Tak, na parkiecik! I wszyscy mówią hej! Hej! I ho! Teraz wszyscy mówią wynocha, bo oberwiecie tą miotłą! Wynocha, bo oberwie... O kurczę, na serio chodu! O, stolik dla dwojga, proszę bardzo. Specjalność dnia to rurowy tatar. Dziękuję i życzę plaskotycznego dnia. Już, proszę pani, biorę od pani tę tacę. Chce pani dobrej recenzji? Proszę dać to blogerowi i proszę raz w życiu być miła. Cześć, jestem miła. Brawo, pani Wong. Pani restauracja jest dość przyjemna. Napiszę dobrą recenzję i dam pani mój numer. No. Uratowaliśmy kogo tylko się dało. Tak, pracowity dzień. Dzień, który zaraz się skończy. Panny, jesteście z Tennessee? Bo jesteście te śliczne. Myślałem, że za 90 razem się uda. Ej! O proszę, dwoje moich ulubionych gości! Jeżdżaj!
Poczekaj, pani! Daj mi ten zegar. O, więc chcemy się bić. Proszę uprzejmie. Poddaj się, Max, to koniec! Nigdy się nie poddaję! Czas na zryw! Mama pokona Łąk w cuglach, misie. Chloe, czekaj, aż pani Łąk przyjdzie i usłyszy. Jejku, mam włos w nosie jak starzec. Fu, jakby chomik ci zasnął w kichawie. Dobra, śmignę do Metroburga w tej chwili i znajdę lekarstwo. Okej, ale najpierw pomożemy mamie się ustawić, bo będzie coś podejrzewać. Super, ty też masz chomika w nosie. Dobra, to śmigaj. A, tak przypuszczałam, że macie zielono w głowach i miałam rację. Muszę to sprostować. Moje dzieci nałożyły doniczki, by mnie wspierać. Oczywiście. Uhu, brawo, mama. Au, moje kości. Twój fan klub jest prawie tak żałosny jak twoje kwiatki. Żałosne? Popatrz tutaj. Barb pokona cię w cuglach, miśka. Ej, to mój tekst. Przepraszam. Ja tam nie wiem, jakie to zaklęcie rzuciłaś na te kwiaty, ale nie pokonasz mnie, Barbaro. Nie słuchajcie tej złośliwej kobiety, moje słodkie bubusie. Oj, zobacz, rosną tak mocno, że doniczka pęka. Nie wolno wam rosnąć, wy głupie róże! Na co się gapicie, wy głupi ludzie? Gdzie podzieli się Billy i Nora? Pewnie się schowali, żebyśmy nie widzieli ich tłustych włosów. Barbaro, idę powiedzieć sędziom, że oszukujesz, bo te twoje kwiatki są... malutkie! A więc jednak ja zdecydowanie wygram. Wygrałem! Co tam ping-pong? Róże to mój konik. Dyrektorskie życie już nie jest smętne. Mnie tutaj nie było! Się cieszysz? Nie wygrałaś! O cóż, tak serio chciałam widzieć, jak przegrywasz. I przegrałaś! Pamiętajcie, zero wycia i rzucania zaklęć. Żadnych robaczych sztuczek i żadnych tych mumiowych warków. Tak tego, nie rób tego. Miłego Halloween, głębi! A pani nie w przebraniu, pani Łąk? To kostium! Przybrałam się za przepracowaną restauratorkę, która wie, że z waszą rodzinką jest coś nie halo. Nie jestem czarownicą! Chodzi jej o to, że wszyscy mamy kostiumy. Wyglądasz jak prawdziwy owad! Jako owad przecież od razu poleciałbym do światła. Ciepłego, cudownego. Chcę do lampki! W każdej rodzinie jest jakieś dziwadło. Wasza rodzina to same dziwadła. Mam was na oku. Może to jednak raczej kiepski pomysł. Nie, wyluzka. Bądźcie naturalni i wszyściutko będzie dobrze. Tu, Max, zły, leżeć. Już, już. Łąk widziała. Jeszcze jedna wpadka i wszyscy wracamy do domu, a ty pójdziesz do budy. To au! Weź uważaj, brokułownico. Jak śmiesz? Skunksus brokulikus. A więc jednak! Czy ktoś zamawiał brokuły? Jesteście prawdziwe potwory! Braci! Łapać go! Skąd ich pani wytrzasnęła? Gminy, szkoły i przedszkola.